Cześć, witam, Papa z Pizzeria to go, odcinek 66. Mamy Johnego odblokowanego. 2300 punktów do ranka 34. Przy 8 zamówieniach w sumie może się uda to w 2 dni wbić te punkty i rank 34. Może się uda, a może się nie uda. Na koniec ostatniego odcinka mówiłem, że może będę potrzebował 4 dni. Jednak przy takiej ilości punktów, albo raczej... przy tylu zamówieniach dziennie, to jestem w stanie te punkty szybciej zdobyć. Pod warunkiem, że będą medaliki się sypać. A jak nie medaliki, no to chociaż perfekty. Dobrze, mamy tutaj bazylię, oliwki i 6 serków. Bazylii dawno nie nakładałem. Czerwony. 2 czerwone pizze. Następna pizza. Embera. Ember, u ciebie kojarzę jakieś... Nie. U ciebie nie ma złota jeszcze. Jest srebro. No to źle kojarzyłem. Kojarzyłem, że u niego będzie złoto, ale to nie. Jednak nie. Czosnek? Nie? To mógłby, to może być czosnek. Pierwszą pizzę trzeba wydać. Kroimy na 6. No, Johnny. I perfekt. Iggy. U ciebie, Iggy, będzie szybka pizza? Nie. Trochę się będzie musiała zgrzać. Papryki 4. Bekony 4. I wołowiny 6. Edna. Okej. Sery. Nie nadążam z tym. Trzeba coś wydać. Marty. O, perfekta, znowu nie ma i przeskrojenie. Ember. Chyba faktycznie w ostatnim odcinku zwróciłem uwagę na to, że być może przez to, że to przecięcie mi wychodzi nie tak dokładnie środkiem, tylko gdzieś z boku, to być może za to te perfekty, przez to te perfekty albo seteczki w krojeniu nie wychodzą. Szpinak. Jeszcze oliwki. Żółty. Julep. U ciebie też żółty, nie? Nie. Nie, jeszcze mi się myli to. Czyli ja i tak tego nie muszę pamiętać, jakie dzwonki trzeba u nich ustawiać. Już jest closer, dzięki. Thank you.
O właśnie. Jedna. Perfekt. Na szczęście to jest pizzeria tu go, gdzie pizza jak lekko się przegrzeje, no to jeszcze punktów nam nie zabierają. 100% za grzanie. Można jeszcze seteczkę za grzanie zdobyć. Igi. O właśnie, perfekt. Willow. No i tu nie wyszło układanie. Krystal. U, krystal będzie, srebro. Mamy 10. tydzień w pizzerii tu go, czyli ten tydzień, w którym u closerów mamy szansę na zdobycie srebrnych medali. I tylko u tych closerów, u których wszystkie zamówienia były dobrze zrobione. Bez żadnych błędów albo jakichś niepowodzeń. Tutaj trochę mi zajęło szukanie tego, co ja mam tu nałożyć. Pomidory. I bekonu brakuje. Bekonik, bekonik. Przejechałem ten bekon już. 6 bekonów. To dla Julep. Tu mi też nie wyszło za build. To powiem wam, że wolałem, jak mi zaczekanie, zakrojenie nie wychodziło. No i 66 dzień się kończy. Nie no, prosto pokroić, to znaczy coś takiego. Nie no, wyszło krzywo. Czy nie? Nie wyszło krzywo, perfekt. I do zobaczenia w odcinkach kolejnych. I z pizzerii to go, to już były wszystkie odcineczki na dzisiaj. Nawet dzień na 100% wyszedł. Uznali nam ten dzień jako 100%. Bo tylko chyba dwa zamówienia nam nie wyszły na perfekt. Nie do sklepu. Koniec odcinka. Cześć.